To dzisiejsze rozważanie w zasadzie zatytułowałem Prawdziwy bohater. Jak już wcześniej w opowiadaniu dla dzieci mówiłem, nie każdych bohaterów warto naśladować. Ale gdybyśmy tak sobie przypomnieli z naszego dzieciństwa, czy z naszego teraźniejszego życia, czy posiadaliśmy jakichś bohaterów, albo czy utożsamialiśmy się z jakimiś bohaterami, czy mieliśmy idolów. Ogólnie świat pokazuje nam wiele postaci, które teoretycznie nadają się do naśladowania. Ja pamiętam, jak czasem chodziłem gdzieś do kolegów po szkole, niektórzy mieli pokoje całe w plakatach piłkarzy, inni z kolei gdzieś tam piosenkarzy. Każdy miał swojego idola. Pamiętam na boisku, jak graliśmy w piłkę, to każdy chciał być jakimś tam Ronaldo czy innym zawodnikiem. Czy świat potrzebuje bohaterów? Czy świat potrzebuje idoli? Ja myślę, że jest to taka część ludzkiego życia. Już od starożytnej gdzieś tam Grecji były postacie, które były pełne różnych takich cech herosów. Dobrze umieśnione osoby, które były nieśmiertelne, które były takie na wszystkich tych rycinach, malowane w wielu miejscach, no i ludzie chcieli je naśladować. W obecnym czasie też spotykamy wielu idoli, wielu bohaterów, których warto by naśladować. Ale spotykamy się tu dlatego, że ktoś nas tu przyprowadził. Pobudzeni przez Ducha Świętego przybyliśmy na to miejsce, by skupić się nie na tym, co ludzkie, nie na tym, co nam świat oferuje, bo świat nie zawsze oferuje to, co dobre. Nie warto wszystkich bohaterów naśladować, ale skupić się na tym, co nam oferuje Biblia, co nam oferuje Bóg. Zatem, kto w życiu duchowym jest waszym największym bohaterem? Jakie cechy posiada ten największy bohater, którego warto naśladować? Słowo bohater, z czym wam się kojarzy? Jak ja słyszę słowo bohater, to kojarzy mi się to z męstwem, z odwagą, tak, wielki, potężny. Jakie jeszcze słowa mogą określić bohatera? Mądrość, ale i też często pokora. Wielu bohaterów cechuje właśnie ta pokora. Gdy przeglądamy karty Pisma Świętego, jest wielu bohaterów, których warto naśladować, ale tym największym, oczywiście dla mnie osobiście, jest Jezus Chrystus. Filmy, które gdzieś krążą w ostatnim czasie, które są produkowane, bardzo często mają charakter taki post-apokaliptyczny, czyli taki mówiący o końcu świata. Spotkaliście takie filmy? Są takie. Czyli jest koniec świata i ktoś ratuje świat przed zagładą. Kiedyś był taki film Dzień Niepodległości bodajże, gdzie właśnie, już nie pamiętam, czy to był ten film, obcy chcieli nalecieć na planetę i tam grupa ludzi ratowała świat. Inne filmy mówią o tym, że kometa spada i też ludzie wystrzeliwują tam różnego rodzaju rakiety, rozbijają, lecą tam na tą kometę, by uratować świat. I wiele, wiele takich filmów pokazuje, że bohaterowie są potrzebni, by ratować świat. Ten świat fizyczny. Ale jest coś ważniejszego od świata fizycznego. Jest to życie duchowe. Ten świat duchowy. Bo tutaj toczy się walka o nasze życie wieczne. O to życie, którego już, gdy je utracimy, nie ma żadnych innych perspektyw. No i właśnie Jezus
jest takim bohaterem właśnie opisanym w Biblii, który ratuje świat. I w zasadzie już świat uratował. A mówiąc świat, mówimy o Tobie, o każdym z nas. Uratował nas w jaki sposób? Oddając to, co najważniejsze, swoje życie. Swoje życie oddał, by ktoś inny mógł żyć. Bym ja mógł żyć, by moje dzieci mogły żyć, byście wy, siostry i bracia, mogli żyć. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 11 rozdział, bo za chwilkę z niego będziemy korzystać. Jeszcze tylko tak zadam pytanie. Skoro bohater często cechuje się pokorą, wielką pokorą, to antonimem pokory jest jaka cecha charakteru? Pycha, prawda? No i powiem szczerze, że tej pychy w świecie widać więcej niż pokory. I to od razu widać, że ludzie są pyszni, zarozumiali, zadufani. A Jezus mówi nie, pokora. Pokora. Mateusz 11 rozdział, werset 28 i 29 mówi tak. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem jaki? Cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dusz dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Uczcie się ode mnie, że jestem jaki? Cichy i pokornego serca. To są właśnie cechy bohatera. Cicha i pokorne serce. Odwaga. Czy mając swojego bohatera, idola, chcielibyście się z nim spotkać? Bardzo dużo młodzieży, która teraz słucha takiej różnej muzyki, od rapu po pop, po jeszcze inne, mają tych różnych wykonawców, z którymi chcą się spotkać. Jadą na koncert, później gdzieś tam przed sceną czekają, oczekując, żeby spotkać się z tym bohaterem, zrobić sobie zdjęcie i to będzie takie wielkie wydarzenie w ich życiu. Ja tak sobie myślę, że takim wielkim wydarzeniem byłoby doczekać żywo przyjścia Jezusa, a gdy przyjdzie, zadać mu jakieś pytanie. Gdy stanie twarzą w twarz ze mną, z tobą, z nami, jakie pytanie byście mu zadali? Albo jaka byłaby wasza reakcja? Spotkaliśmy się z naszym bohaterem, odkupicielem, zbawicielem, tym, który dał nam możliwość życia wiecznego. Jakie pierwsze pytanie by padło? Albo pierwszy gest? Czy w ogóle zadalibyśmy mu jakieś pytanie? Ja nie wiem, czy ja bym po prostu się tylko nie przytulił, nie objął. Bo to jest ten bohater, prawda? Ten, którego warto naśladować, na którego czekałem, którego oczekiwałem przez całe moje życie. Jeżeli mówimy też o pokorze, bywa tak, że świat nam całkowicie wywraca te dobre pojęcia do góry nogami, mówiąc, że pokora jest taką cechą słabych, że ludzie słabi później muszą być tymi poddanymi i są tak ciemiężeni. Ogólnie większe trendy są na to, żeby być takim twardym w społeczeństwie, mocno stąpać po ziemi i nie dać sobie, jak to mówiłem przykładowo, w kaszę dmuchać. Ale w Biblii czytamy właśnie o takich też postaciach, które pomimo tego, że były wielkimi postaciami kart Pisma Świętego, to musiały być też w wielu przypadkach poddane, musiały być pokorne, by objawiła się przez nich też Boża moc. Zobaczmy na historię na przykład Daniela i jego towarzyszy.
Skąd oni kroczyli? Zostali wzięci do niewoli, prawda? Czyli kroczyli wiele kilometrów, by dostać się do tej niewoli jako jeńcy. Czy musieli tam być tymi bohaterami, którzy pokażą, że teraz są nieugięci i nie będą słuchać żadnych rozkazów, ponieważ zostali porwani i chcą służyć swojemu Bogu i tak dalej. Czy takie przejawiały się przez nich cechy charakteru? Nie, a jakie? Właśnie była tam pokora, ale przede wszystkim też ta mądrość, która pochodziła bezpośrednio od Boga. I gdy przykładowo uczyli się i mieli spożywać też pokarmy ze stołu królewskiego, powiedzieli nie, my tego nie będziemy jedli, ale wypróbuj nas. Jeżeli nasza dieta będzie lepsza, no to pozwól nam trwać w tym. Przez tą pokorę i mądrość Bóg im błogosławił. Dalej, Józef w Egipcie. Historię Józefa każdy z nas dobrze zna, prawda? Gdy te perypetie jego życia sprawiły, że trafił najpierw do studni, wrzucony przez swoich braci, później był sprzedany kupcom, znalazł się w końcu w domu Potyfara. No a wszędzie, gdzie był, był komuś poddany. Ale przez swoją pokorę, przez to nawet jak trafił do więzienia, przez tą wielką mądrość Bóg sprawił, że jego imię było wywyższone i uwielbione. Takim przykładem, którego nie do końca też rozumiem i który jest bardzo trudnym przykładem, jest przykład Joba, gdzie Job, tracąc wszystko, podany tak jakby szatanowi na tacy, szatan z nim robił co chciał, tylko miał mu życia nie zabierać. Jego rodzinę zabrał, cały majątek, zabrał wszystko, co miał. Mimo tego Job dalej w tej pokorze trwa przy Bogu. No i to jest dla mnie taki trudny przykład tego, jak Bóg ma wielki wpływ na życie człowieka. Czy próbowaliście kiedyś utożsamić się właśnie z Jobem, jako z tym bohaterem i stanąć na jego miejscu, tracąc wszystko? Jak byście postąpili? Jak byście się zachowali? Ja nie chciałbym osobiście, bo nawet utożsamiać się z tą osobą, bo boję się, że nie zachowałbym się tak jak Job. Do czego też namawiali go czy żona, czy przyjaciele. Są też tacy bohaterowie, którzy z kolei myślą, że idą w dobrym kierunku, że ich zapał to jest coś, co się Bogu podoba. Czy znacie taką postać z Biblii, która myśląc, że robi dobrze, robiła całkowicie źle? Prawda? Mi też, jeżeli takie pytanie by padło, to pierwsza osoba, która przychodzi mi na myśl, właśnie to jest apostoł Paweł, który, jakie miał cechy charakteru? Taka pierwsza cecha, która wam przychodzi na myśl. Gorliwość. Był bardzo gorliwy. Aż nadgorliwy, można powiedzieć. Słyszałem takie powiedzenie, że przy fanatyku, bo on trochę chyba pod fanatyzm nawet podchodził, przy fanatyku się poparzysz, a przy gorliwym się ogrzejesz. Także on nawet był fanatykiem. Przy nim to szło się poparzyć. Był tak zaangażowany, jak myślał w Boże dzieło. Ale czy tak było? Filipian 3, 5, 6. To będzie Filipian 3, 5 po 6. Jak to powiedział o sobie? Obrzezany dnia 8 z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Tak o sobie mówił apostoł Paweł. A dalej czytamy. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę,
lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I dalej czytamy, zmierzam. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, 13 werset, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślimy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Paweł, prześladowca, jadąc na koniu, biorąc te listy, które polecały złapanie, wtrącenie do więzienia wszystkich wyznawców Chrystusa. Jadąc na koniu, nagle napotyka na swojej drodze kogo? Jezusa Chrystusa. I jest takie wielkie bum. A dlaczego? Dlaczego? Bo on myślał, że robi dobrze, był taki gorliwy, zapalony. I gdy spotkał Jezusa, dostał takie wielkie uderzenie. Jego życie całe obróciło się do góry nogami. Ale Bóg widział w nim potencjał. Ta jego gorliwość została dalej wykorzystana. To tak jakby jechał po prostu pociąg, tylko po złym torze. Na zwrotnicy ktoś go skierował na inny tor i on dalej jechał do przodu. I takim właśnie był apostoł Paweł. Myślał, że dobrze czyni, że ta jego gorliwość jest w dobrym kierunku, ale gdy spotkał Jezusa Chrystusa, wszystko się zmieniło. Po prostu spotkał i poznał Jezusa. A gdy już spotkał Jezusa, gdy Jezus odmienił jego życie, gdy zwrócił uwagę na inne sprawy, napisał, trwajcie w tym, co już poznaliście. Tym też wersetem rozpoczynało się to nasze studium. Trwajcie w tym, co już osiągnęliście. Duch Święty przyprowadził nas na to miejsce. Czyli pewna praca w naszym życiu została już wykonana. Ale póki człowiek żyje, może upadać? Może. Może kroczyć przez całe życie już do końca z Bogiem? Może. Ale czy w Biblii jest jakiś tekst napisany, że gdy tylko przyjmiemy Jezusa, to szatan nie ma do nas przystępu? Cały czas będzie rzucał te kłody pod nogi. Jest nawet napisane, że i choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, to wstanie. Wstanie. 7 razy. Co liczba 7 oznacza w Biblii? Taką pełnię, podobnie jak liczba 12. Coś takiego pełnego, nieskończonego. Czyli można by powiedzieć, a choć sprawiedliwy będzie upadał, to może powstać. Pastor David Asherik miał takie kazanie, które mi po prostu bardzo imponowało tą całą ekspresją, którą on wykonywał, głosząc to kazanie. Był to prawdopodobnie jakiś tam zbór ciemnoskórych, wszędzie pełna sala ludzi, a on z przodu właśnie opowiadał o tym wersecie, mówiącym o tym, choć sprawiedliwy 7 razy upadnie. I żeby to zobrazować, położył się z przodu, na ziemi i zadaje pytanie, czy ktoś jak leży może upaść? Gdybym ja się tutaj położył, czy głębiej upadnę niż jak leżę? Nie. A kiedy mogę upaść? Kiedy mogę upaść? Kiedy stoję. Czyli kiedy mam ochotę stać, mam ochotę zmienić coś w moim życiu, podnieść się. Kiedy mam ochotę z tego letargu powstać i kroczyć w innym kierunku. Nie jest powiedziane, że się nie wywrócę, ale jeżeli ktoś leży, to nie upadnie. Jeżeli nie chce nic zrobić. Takie ludzkie powiedzenie jest, jeżeli nic nie robisz, to nic nie popsujesz. Jeżeli chcesz coś zrobić w życiu,
Jeżeli wybrałeś drogę za Jezusem, to nie znaczy, że będzie lekko. Bo ja w moim życiu widziałem, że ilekroć bardziej chciałem zaangażować się w misję, żeby moje życie było bardziej otwarte właśnie na głos Ducha Świętego, im bardziej chciałem udzielać się, czy to w zborze, czy w kościele, tym więcej doświadczeń na mnie przychodziło. Dlaczego? Ponieważ wybrałem dobrą drogę. Gdyby te doświadczenia na mnie nie spadały, to mógłbym się zastanawiać, dlaczego szatan nie chce mnie atakować. A tak przynajmniej wiem, że nie podoba mu się to, że wybrałem tą drogę, patrząc na krzyż i właśnie leżąc, choć sprawiedliwy, podnosi ten swój wzrok i widzi Jezusa, tego bohatera, który swoje życie oddał za niego, może powstać i kroczyć za nim. W pewnym momencie już w naszym życiu może być taka sytuacja, że już te wszystkie kłody będą wymiecione, będą sprzątnięte. Oby tak było. Właśnie takie kłody od niedawna nasilają się. Widzimy dookoła pewne napięcie i to w Europie i na świecie. Czujecie kryzys, który gdzieś tam nadciąga. Każdy z nas to czuje, prawda, że ceny idą do góry wszystkiego. Za te same pieniądze, które mogliśmy 10 lat temu kupić pełny kosz w sklepie, teraz kupujemy zaledwie pół, może jeszcze mniej. Wszystko zaczyna stawać na głowie. Cały czas eskalacja tych konfliktów zbrojnych. Taka burza, grad, dezinformacji, informacji. A my, jako tacy słuchacze, musimy wyłapywać pewne sprawy. Bardzo duży natłok właśnie tych złych informacji też wpływa na to, że czujemy pewną niepewność. To wszystko jest dookoła nas. Narasta niepewność. Zatem w tym trudnym czasie, który jest, ciężkim dla wielu z nas, jak mamy zachować tą stabilność duchową? Czego uchwycić się? W jaki sposób to zrobić? Taki przykład takiej sytuacji, kiedy człowiek traci ten grunt, to jest właśnie przykład Piotra. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, werset 22 po 33, jest takim pięknym przykładem tego, co może stać się z człowiekiem, gdy straci z oczu to, co najważniejsze, czyli osobę Jezusa Chrystusa. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, od wersetu 22. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuścił lód. A gdy rozpuścił lód, wstąpił na górę, aby samemu się modlić, a gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź, miotana przez fale, oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny, a o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr, odpowiadając mu, rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i wyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Widzimy Piotra, który z tej wielkiej radości, że Jezus do nich idzie. I jeszcze to zaproszenie: przyjdź do mnie.
z tej wielkiej radości chce wyjść z łodzi, idzie do Jezusa, przyjął to zaproszenie, przyjdź do mnie. I będąc już przy Jezusie, idąc po wodzie, co zrobił? Zaczął tonąć. A dlaczego? Bo przestraszył się. Jak to Jezus tutaj podsumował, zwątpił. O małowierny, czemu zwątpiłeś? I wracając do tego, choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, czemu upadłeś? Czemu zwątpiłeś? Przecież widziałeś mnie. Póki patrzyłeś na mnie, szedłeś po wodzie. Nikt cię nie mógł dotknąć. Ale gdy zwróciłeś bardziej uwagę na ten wicher dookoła, gdy twoim umysłem zawładnęły te wszystkie problemy, które są obok, wtedy zacząłeś tonąć. I to jest też lekcja właśnie, która od tamtego czasu przez wieki, wieki może być lekcją dla każdego z nas. Widząc i patrząc na Jezusa, wlepiając w Niego swój wzrok, nie utoniemy. Ale gdy tylko zajmiemy się sami tym wszystkim, co jest dookoła, możemy zacząć tonąć. I pewien żal płynący z głosu Jezusa, pewien smutek. O małowierny, czemu zwątpiłeś? A byłeś już tak blisko, czemu zwątpiłeś? I teraz pytanie, czy utonął? Nie. A dlaczego? Bo znowu popatrzył na Jezusa i Jezus podał mu rękę. Tak jest też w naszym życiu. Szatan często mówi, jesteście zbyt grzeszni, żeby iść do Jezusa. Taka historia była kiedyś, Maurice Wenden opisywał historię swojego syna, gdzie jego syn był zaproszony na takie kółko modlitewne w szkole. Ale cały czas czuł, że jest zbyt zły, zbyt grzeszny, żeby tam się udać. No ale tak namawiany przez tych swoich kolegów, koleżanki, w końcu udał się na to kółko modlitewne. I tak to opisuje właśnie Maurice Wenden, że gdy był na tym kółku modlitewnym, to jego syn usłyszał pewną wiadomość, z którą przybiegł do domu i musiał się ze wszystkimi podzielić. I tak przybiegł do domu i tato, coś bardzo ważnego usłyszałem dzisiaj. Synu, co usłyszałeś? Usłyszałem, że mamy przyjść do Jezusa takimi, jakimi jesteśmy, a On zmieni nasze życie. On nas przyjmie takimi, jakimi jesteśmy. Grzesznikami, brudnymi, schorowanymi, z całym bagażem doświadczeń. On nas przyjmie takiego, jakimi jesteśmy. Ale już nie odejdziemy od Niego tacy sami. On nas zmieni całkowicie. I choć czasem może się wydawać, że jesteśmy zbyt źli, by przyjść do Jezusa, to Jezus cały czas czeka z tą wyciągniętą ręką, żeby wyrwać nas z tej toni, jak wyrwał właśnie Piotra, gdy zaczął tonąć. Nie spuszczajmy wzroku z Jezusa. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, i tam werset 24 po 26 czytamy. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego. Wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. I zaraz wstał przed nim, podniósł to, na czym leżał i odszedł do domu swego, chwaląc Boga. I zdumienie ogarnęło wszystkich i chwalili Boga. I byli pełni lęku, mówiąc, niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj. Nawet sparaliżowany. Często mówiło się i tak też sądzono, że jeżeli kogoś spotkała taka choroba, to bardzo często było to powodem grzechu. Nawet taki grzesznik otrzymał pomoc od Jezusa. Tylko spojrzał w jego kierunku i uwierzył.
Jakie to proste patrzeć cały czas na Jezusa, prawda? Dookoła nic nas nie rozprasza. W telewizji, w internecie, w telefonach nie ma nic, co by nas rozpraszało albo inaczej odciągało naszą uwagę od Jezusa. Tak jest czy nie? Gdyby tak było, to byłby świat piękny, ale nie jest tak. Cały czas jesteśmy odciągani. Serwują nam coraz to nowsze technologie, które zabierają nam mnóstwo cennego czasu. To nie jest jakiś tam przykład wzięty z powietrza. Ja sam po sobie wiem, po moich dzieciach, po mojej rodzinie, jak wiele czasu marnujemy przez te wszystkie technologie, które są nam podawane, przez te informacje, przez te kanały, które oglądamy. Nawet hobby może być pewnego rodzaju złodziejem naszego czasu. To wszystko sprawia, że ten obraz Jezusa może być zamazany. Zatem sami sobie odpowiedzmy na pytanie, ile czasu poświęcamy codziennie na tą relację, na ten kontakt wzrokowy z Jezusem. Oczywiście Jezus, jak to Jezus, On wie, czego potrzebujemy i wie, z czym się zmagamy. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, werset 28 jest znany bardzo dobrze, ponieważ dotyczy każdego z nas. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, werset 28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Kto z was nie jest spracowany i nie jest obciążony? Nawet emeryci jesteście spracowani i obciążeni. Moja babcia, o której już wspominałem wcześniej, 92 lata, czy ona nie jest obciążona i spracowana? Jak się do niej nie umówię, to jej w domu nie ma, bo jest cały czas gdzieś w pracy misyjnej, z ulotkami, z książkami. Cały czas pracuje. Cały czas napotyka na pewne problemy zdrowotne, niedomagania. A Jezus mówi, przyjdź do mnie, spracowana, obciążona, spracowany, obciążony, znużony często, a ja wam dam ukojenie. Gdy mówimy właśnie o tych bohaterach i o tym, jak wielkim bohaterem dla mnie osobiście jest Jezus Chrystus, czy łatwo jest Go naśladować? Czy jest to popularne, by naśladować bohatera, którym jest Jezus Chrystus? Nie jest to takie łatwe. Nie dlatego, żebym nie chciał, ale dlatego, że Jezus tak wysoko ustawił tą poprzeczkę. Samemu ciężko, prawda? Jest wiele darów, którymi Jezus nas chce obdarować, żeby nam było łatwiej. Ale decyzja należy do nas. Jak każdy dar, tak i życie wieczne jest darem, który można przyjąć, a można też odrzucić. Dowodem i przykładem też, tekstem mówiącym o tym, że łatwo kroczyć za Jezusem nie jest, są słowa powiedziane w Ewangelii Mateusza, 7 rozdziale i wersety 13 i 14. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Ciasna i wąska brama. Oczywiście, że szeroką bramą by się lepiej wchodziło, gdyby tak wszystko było takie łatwe. Prawda? A gdy trzeba trochę jednak wysiłku, samozaparcia, gdy trzeba coś zmienić w swoim życiu, to często słyszymy takie słowa: starych drzew się nie przesadza. Słyszeliście takie powiedzenie? Czyli będę żył tak, jak żyłem od urodzenia, bo nie chcę. Może jestem zbyt leniwy. Najłatwiej powiedzieć, bo taka już jest tradycja mojej rodziny. Starych drzew się nie przesadza. To jest ta szeroka właśnie droga.
Ta droga, którą ktoś kiedyś za mnie obrał. Ktoś kiedyś za mnie podjął decyzję. A wąska droga, wąska brama, to jest ta brama, gdzie wkraczasz świadomie i zmierzasz do celu świadomie, bo sam podjąłeś decyzję. Sam wybrałeś, że idziesz za Jezusem. Gdy wziąłeś chrzest, gdy wybrałeś Jezusa jako swojego osobistego odkupiciela, wtedy postanowiłeś, że będziesz kroczył tą wąską ścieżką. Ale ta wąska ścieżka prowadzi do życia wiecznego. Kto z was zna historię Jonasza? Każdy. Ja też mam na imię Jonasz. I nie wiem, dlaczego rodzice mi takie imię wybrali, ale tak jakby chyba przewidzieli, jak moje życie będzie się toczyło w latach mojej młodości. Chociaż dalej uważam, że jestem młody, to jednak kilkanaście lat temu bardzo mocno utożsamiałem się właśnie z Jonaszem. I nie przez to, że w końcu posłuchał głosu Jezusa, Boga i wykonał plan, do którego został tak jakby przeznaczony, ale bardziej utożsamiałem się z tą ucieczką. Z tym uciekaniem i robieniem wszystkiego po swojemu. Z tym byciem we wnętrznościach tej ryby i doznaniem takiego jakby dna, od którego trzeba się odbić. Może nie było to tak spektakularne jak w przypadku Jonasza, ale czułem, że coś takiego w moim życiu jest, że uciekam. I gdy postanowiłem przestać uciekać, to pomodliłem się krótko do Pana Boga. Panie Boże, ja chciałbym zacząć pracować dla Ciebie, cokolwiek robić dla Ciebie. Już nie chcę uciekać. Ty mnie wykorzystaj tak, jakbym chciał, tak, abyś chciał. Daję Ci wolną rękę. Koniec modlitwy. I wiecie, taki ciężar ze mnie spadł i czułem się taki... Ja dałem Bogu wolną rękę, jestem już czysty, sumienie mam czyste, już nie uciekam, bo Bóg niech robi, co chce. I tak myślałem, że na tym się to skończy, prawda? Czyli będę taki sobie, już szczęśliwy, bo nie uciekam. No i poniekąd jestem szczęśliwy. Ale 2 tygodnie później jeden z pastorów do mnie podszedł i mówi: Jonasz, za tydzień będziesz miał usługiwanie. Później jakąś lekcję, później coś. I mówię sobie, ale ja nigdy nie miałem. Ja nie chcę nic mówić, Boże, ja chyba nie jestem nawet przygotowany do tego. I tak czuję, że w sercu Duch Święty mi mówi: a pamiętasz, jak powiedziałeś, że mogę robić z Tobą, co chcesz? Dałeś pozwolenie? I wiecie, i chciałem odmówić, chciałem powiedzieć, nie mogę wziąć. I tak kiwając głową mówię, dobrze, pojadę. Bo nie mogłem inaczej. Dałem po prostu Bogu możliwość działania. Ale to nie jest tak, że raz dałem i teraz już cały czas tak jest. Każdego dnia, budząc się rano, warto sobie przypomnieć, kto dał mi to życie. Kto mnie obudził i czy chciałbym tego dnia być narzędziem w ręku Bożym? Czy chciałbym rozmawiać o Jego przyjściu z osobami, które napotkam? Czy chciałbym opowiedzieć o tym największym bohaterze, który oddał swoje życie za mnie na krzyżu Golgoty? O tym prawdziwym bohaterze, który nie był wymyślony, który nie był stworzony przez umysł ludzki, tylko żył na tym świecie. Chodził po tym świecie. A w końcu przyjdzie jeszcze raz i będę mógł się z nim spotkać. Warto sobie zadać teraz pytanie, czy każdego dnia proszę Jezusa, proszę Boga, aby wykorzystał mnie jako narzędzie w swoim ręku. Czy świat potrzebuje bohaterów? Tak. Zatem, jeżeli potrzebuje bohaterów,
bo człowiek jest znużony, zmęczony, zapracowany, przygnębiony, to wyjdźmy naprzeciw ludziom. Przedstawmy im tego bohatera, który zrobił dla nas więcej niż ktokolwiek, który swoje życie oddał za nas na krzyżu Golgoty. Niech to będzie naszą misją i naszym całym życiem. Świadczmy zatem o Bogu, o Jezusie, a jak trzeba, to mówmy o Nim. Amen.